wakacje w toku. A my dzisiaj oprócz spotkania z młodzieżowymi domami kultury, które mamy z panią kurator, chciałyśmy też z państwem porozmawiać o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Jak państwo wiecie, Ministerstwo Edukacji Narodowej nadzoruje w czasy wypoczynek dzieci i młodzieży. Blisko milion dzieciaków korzysta z tego wypoczynku zorganizowanego przez obozy, kolonie i inne tego typu formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo prawie 500 000 korzysta z półkolonii. Pieczę nad bezpieczeństwem dzieci, nad tym, że są we właściwych warunkach, sprawuje Kuratorium Oświaty i będę prosiła panią kurator opolską, żeby państwu powiedziała, jak to wygląda na Opolszczyźnie. Kuratorzy regularnie dokonują kontroli, często łącznie ze Strażą Pożarną, z Sanepidem, z innymi służbami porządkowymi, ponieważ tutaj pani wojewoda, tak jak każdy wojewoda, wspiera bezpieczeństwo dzieci. Natomiast to jest zawsze dobra okazja, żeby przypomnieć, jak bardzo ważne są bezpieczne zachowania dzieci i młodzieży. Wakacje to ten moment, kiedy wydaje się, że jest luźniej, bezpieczniej, natomiast patrząc chociażby na to, ile osób w tym roku utonęło, to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo każdej osoby jest szalenie ważne. Przede wszystkim trzeba być bardzo uczulonym na nadmierne spożywanie alkoholu. Dzieci nie powinny pić alkoholu w ogóle. Nie jest dopuszczalne również kierowanie jakimikolwiek pojazdami po jakiejkolwiek dawce alkoholu. Co warto też przypominać, że to jedno z podstawowych zasad bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym, to przede wszystkim trzeźwość, trzeźwość kierowców dorosłych, którzy często również mają pod opieką dzieci. Tu kontrole są regularnie wykonywane przez odpowiednie służby, przez policję, natomiast warto przypominać wszystkim, że to ich bezpieczeństwo jest szalenie ważne. Dzieci w Polsce uczone są bezpiecznych zachowań i bezpieczeństwa w ruchu drogowym zarówno w przedszkolu, kiedy poznają podstawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i później w trakcie szkoły, godzin wychowawczych. Również w szkołach organizowane są chociażby egzaminy na kartę rowerową i uczymy dzieci dbać o siebie. Uczymy też dzieci pierwszej pomocy. Jak państwo wiecie, od 1 września moduł pierwszej pomocy będzie obowiązkowym modułem do wykonania w klasach 1-3. To też jest ważna umiejętność zadbać o siebie i zadbać o innych, umieć uratować życie. Natomiast ta wiedza, którą dzieci będą miały, później przenosi się na ich bezpieczne zachowania. Stąd powtarzamy apele o trzeźwość, o bezpieczeństwo, o mądre korzystanie z infrastruktury sportowej, zawsze pod nadzorem, o bezpieczeństwo i bezpieczne zachowania na wodzie, o tym, żeby na rowerze jeździć w kasku, bo to też potrafi uratować życie, żeby mieć czujność na otaczający nas świat. Bezpieczny wypoczynek to wypoczynek na pewno dobry. Ja chciałabym, żebyśmy z dziećmi wszystkimi spotkali się w komplecie, żeby dzieci wróciły zdrowe i bezpieczne. Dzieci uczymy o siebie zadbać, ale też namawiam dzieci i młodzież, by często widząc niebezpieczne sytuacje, korzystały z wiedzy i umiejętności, korzystały z telefonów alarmowych, zawiadamiały, reagowały, zwracały uwagę. Młodzież nasza jest po prostu bardzo odpowiedzialna i często potrafi zapobiec nieszczęściom. Ale też nad wszystkim czuwają odpowiednie służby, tak w przypadku bezpiecznego wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży. Kuratorzy oświaty. W przypadku bezpieczeństwa w ruchu drogowym odpowiednie służby, które w województwie nadzoruje wojewoda. I szczególnie ważne jest to regularne powtarzanie każdej i każdemu. Bądźcie bezpieczni, uważajcie na siebie, uważajcie też na innych. Pamiętajcie, 1 września wracacie do szkoły, droga dzieci, droga młodzieży. Chciałabym, żebyście wrócili wszyscy bezpieczni i zdrowi. I wszyscy staramy się wam to dobro i bezpieczeństwo zapewnić.